wszystko. Witamy wszystkich, przyjaciele. Mamy dzisiaj wielką przyjemność robić nasze spotkanie na ulicy. To jest bardzo dobre miejsce, aby spotykać się, żeby wielbić Boga. Boga, który nie ma ograniczeń. Boga, który nie jest zamknięty jako system, budynek czy nazwa. Boga, który był, jest i będzie. Boga, którego imię jest Jezus. Dzisiaj każdy z was może usłyszeć o wielkim Jezusie. O tym, który stworzył niebo i ziemię, a potem jak wszystko pieprznęło, zszedł tutaj i uratował to własnym życiem. Dzisiaj każdy z was może usłyszeć prawdziwą Ewangelię. Ewangelię, która burzy mury diabelskich zapór w życiach ludzi. To jest czas, który można wykorzystać. Jeżeli nas słyszysz, gdziekolwiek jesteś, to nastaw teraz ucha. Bo to, co będzie płynęło z tego miejsca, nazywa się życiem. To życie podniesie ciebie na wyższy poziom. Usłyszysz dzisiaj rzeczy, o których tylko słyszałeś gdzieś głęboko w swoim sercu. Tam, gdzie odzywała się potrzeba bycia blisko z Bogiem. Życzę każdemu, żeby ten czas był czasem podniesienia. Ojcze, wywyższamy ciebie nad tym miejscem. Nad tym miastem wywyższamy Twoje potężne imię, Jezus. Wywyższamy Cię, Jezus. Czcimy Ciebie, Święty Mesjaszu.
Thank you.
niezależności, którą ta ludzkość pokazała wobec Boga. Ten Jezus umarł za moje i twoje grzechy. Ten Jezus stał z martwych w ciele. Ten Jezus w ciele wszedł do nieba. To poselstwo Ewangelii, że każdy, kto w Niego uwierzy, nie zginie, ale będzie żył. Spójrz w swoje serce, zobacz to pragnienie, to jest za darmo, można przyjąć za darmo życie wieczne, możesz to zrobić dziś, skorzystaj z prostoty Ewangelii, skorzystaj z tego, bo nic nie kosztuje, religijni ludzie cię oszukali, powiedzieli, musisz to i musisz tamto. Musisz przestrzegać różnych przykazań. Musisz robić różne rzeczy. Ale Jezus nigdy tak nie powiedział. Kiedy chodził po ziemi izraelskiej i łamał szabat, łamał religijne zasady, to wszyscy mówili, nie możesz tego robić. Nie możesz, bo Bóg dał przykazania. Ale to Jezus był Bogiem. I On powiedział do tych religijnych ludzi. To człowiek jest Panem Szabatu. I tak było ze wszystkim. Uzdrawiał chorych, wypędzał demony. Brał małe dzieci na ręce i mówił, nie zabraniajcie im przychodzić do mnie. Pokazał, że jest drogą miłości do Boga. Drogą miłości. On jest dzisiaj taki sam. On dzisiaj mówi to samo do ciebie. Mówi do ciebie, człowieku. Nie ma żadnych reguł, które musiałbyś przestrzegać, aby wejść do mojego królestwa. Ja to zrobiłem dla ciebie. Ja to zrobiłem dla ciebie. Tylko to przyjmij. Przyjmij to. Jak dziecko przyjmuje pokarm z ręki rodzica. Zrób to dziś. Wyrzuć każdą religijną myśl. Wyrzuć to. Wyrzuć to. Jezus nie był katolikiem. Jezus nie był protestantem. Nie był zielonoświątkowcem i baptystą. Nie był świadkiem ponad wszystko. Jezus był sobą. On powiedział, ja jestem droga, ja jestem prawda, ja jestem życiem. On to powiedział. Kto we mnie uwierzy, będzie w sobą mego Ojca. Uwierz to, że On uważa swoje grzechy. Cały Kościół wierny Cię, z anioł ami daje cześć. Chwal, a...
Jezus był jedynym kaznodzieją chodzącym po ziemi, który mówił o tym, że spotka się ze swoimi uczniami po swoim zmartwychwstaniu. Żaden nauczyciel, żaden kaznodzieja nigdy tak nie głosił. Nigdy nie mówił: umrę, a potem do was przyjdę, bo wstanę z martwych. Przez ten gest złamał największą siłę na świecie, czyli śmierć. On złamał śmierć. Złamał moc śmierci. Nikomu nie udało się złamać mocy śmierci. To jest największy kryzys i porażka diabła. Człowiek, Jezus Chrystus, wstał z martwych. Dzisiaj każdy, kto w Niego uwierzy, kto uzna Go za swojego Pana i Zbawiciela, zacznie panować nad dziełami śmierci w swoim życiu. Nad porażką, nad chorobą, nad biedą, nad rozłamem w życiu.
w jego życiu, w życiu takiego człowieka, dzieła diabelskie zostaną zatrzymane. Wokół może się palić i walić, ale w życiu tego wierzącego człowieka będzie zwycięstwo. Oto jest efekt tego, co zrobił Jezus. Oto efekt. Głoszę ci dzisiaj Ewangelię sukcesu. Ewangelia o absolutnym zwycięstwie. O tym, że można mieć uratowane życie od porażki piekła i o tym, że można na tej ziemi odnieść sukces przez tą samą moc, wierząc w tego samego Jezusa, który uratował cię przed piekłem. To prosta Ewangelia. Ja to zrobiłem. Ja się uratowałem. 20 lat temu się uratowałem. Nazywam się Artur Ceroński. Siedziałem wiele lat w więzieniach. Byłem przestępcą. Brałem narkotyki. Umierałem od nich wielokrotnie. Ale 20 lat temu uwierzyłem w tą Ewangelię, którą wam dzisiaj głoszę. W więziennej celi. W Sztumie. W więzieniu dla recydywistów. Padłem na kolana i powiedziałem: Jezu, ja potrzebuję Ciebie. I Jego moc mnie podniosła. Jego moc mnie podniosła. I Jego moc jest w stanie podnieść każde życie. Oto jest pokonanie cię diabła. To zrobił Jezus. To zrobił Jezus. Nie zrobił tego dla ciebie nikt, tylko Jezus. Nie zrobił tego dla ciebie żaden system religijny. Nie zrobił tego dla ciebie żaden system humanizmu. To zrobił Jezus. I w Niego dzisiaj uwierz. I Jemu dzisiaj powiesz życie. I nie słuchaj tych diabelskich bajek, które mówią o tym, że coś stracisz. Nic nie stracisz. Z Bogiem można tylko zyskać. Ojcze, wywyższamy Ciebie, Ty, który jesteś Bogiem sukcesu. Uwielbiamy Ciebie, Władco, Tato, Przyjacielu.
otwiera szeroko serca, których były małe szpary. Thank you.
ale żaden z tych kapłanów nie miał realnego udziału w życiu bóstwa. Składali te ofiary i liczyli na to, że przebłagają Boga czy bogów. Oczekiwali, że coś dobrego się wydarzy. Nie rozumiejąc, że aby mogło w ich życiu wydarzyć się coś dobrego i w życiu ludzi, którym usługiwali, muszą osobiście znać bóstwo. Muszą osobiście znać bóstwo. Boga można osobiście poznać. Właśnie po to Jezus szedł na ziemię. Właśnie po to, aby można było poznać Boga. To był Jego cel. Dla Boga jesteśmy jak małe mrowisko. Małe mrowisko. I żebym z nami mógł się spotkać, przybrał postać właśnie tej małej mrówki. Zszedł do tego mrowiska i dał się poznać innym mrówkom jako ten, który rzeczywiście jest od Stwórcy. I te, które rozpoznały w nim Stwórcę, zaczęły mieć z tym Stwórcą relację, a Stwórca z nimi. Jezus to łącznik. Jezus to kanał. Jezus to droga. On nie jest po to, żeby go nosić na łańcuszku. On nie jest po to, żeby idąc do kościoła całować jego posąg w nóżki. On nie jest po to. On tu nie przyszedł po to, żeby robić mu Boże Narodzenie i Wielkanoc. On tu nie przyszedł po to, żeby iść do spowiedzi, potem klękać i brać opłatek na język i mówić amen, Bóg jest ze mną. On nie przyszedł po to. On przyszedł po to, żeby pojednać ludzi z Bogiem i stać się kanałem dojścia do Boga. Taką windą, w którą się wsiada i się jedzie do Boga. On po to przyszedł. To proste poselstwo, po co przyszedł Jezus. Tu nie ma żadnej magii. Tu nie ma żadnego drugiego dna. Ja tak do Niego przyszedłem. Ja mając 17 lat zamordowałem człowieka. Ja byłem skreślony w społeczeństwie. Ja byłem bandytą przez wiele lat. Nie było dla mnie szans. Ale ja olałem ludzki osąd. I przyszedłem do pierwszego sędziego i powiedziałem: Jezus, usprawiedliwij mnie. Ten świat mnie nie chce usprawiedliwić. Ten świat mnie skreślił. A on powiedział: to nie jest problem dla mnie, bo ja umarłem za ciebie, Artur. Za ciebie umarłem, załatwiłem twoje sprawy. Wsiadaj w tą windę i jedziemy do Ojca. I ja tam wsiadłem. Nacisnąłem przycisk, na którym było napisane niebo. I ja pojechałem. 20 lat temu ja wyjechałem z tej ziemi. Ja wyjechałem z tej ziemi. Stałem się obywatelem nieba. Dzisiaj jestem tu po to, abyś ty mógł usłyszeć, że też jest szansa dla ciebie. Możesz wziąć do tej windy, wcisnąć ten przycisk i pojechać do nieba i mieć wywalone na ten system religii, na ten system humanizmu, na to kłamstwo społeczne. Ja dzisiaj sobie chodzę po tej ziemi, jakbym był w obcym kraju. To wszystko jakby płynie z boku. A kiedy coś staje mi na drodze, mówię: Jezus, ja się przyszedłem poskarżyć, że jakiś ziemski byt stanął mi na drodze. I on ingeruje. 20 lat ingeruje w moje życie. 20 lat wyprowadza mnie z kanału. 20 lat eliminuje moich wrogów. Jezus, Pan Panów i Król Królów, wybierz Boga jako Pana i nie bój się, że coś stracisz. Diabeł to jest cienki gość, to mały frajerek, który namawia ludzi do tego, aby nie wybierali wielkiego Boga. Rozumiesz? Nie bój się, że coś stracisz. Z Bogiem się nie traci. Traci się z diabłem.
traci się z człowiekiem wielokrotnie, ale nie z Bogiem. Ludzie mnie zawiedli, ja też zawiodłem mnóstwo ludzi. Ale wszedłem do Boga. A on otworzył ręce, powiedział: Artur, ja jestem. Artur, wchodzimy w to razem. Idziemy przez to życie. Dzisiaj jestem kaznodzieją. Dzisiaj głoszę Ewangelię, że jest szczęśliwym życiem. Dzisiaj się nie martwię. Nie interesuje mnie COVID. Nie interesuje mnie Kaczyński, co ma w ogóle dwa różne buty. Nie interesuje mnie to wszystko. Rozumiecie, o co chodzi? Nie jestem stąd! Nie jestem stąd! Chcesz zostawić to? Przyjdź do Jezusa! Oddaj mu swoje życie! A będziesz miał na tej ziemi jeden wielki bal! Nie będziesz myślał, co zrobią politycy! Nie będziesz myślał, co zrobią banki! Będziesz miał dostęp do potężnej mądrości! Aby w tym wszystkim, jak wąż, się przepchnąć! Jezus powiedział: bądźcie jak węże. Zapytałem go: Panie, jak to jest możliwe? On mówi: przez moją moc nauczę cię, jak między tym wszystkim migać się. Ja się migam 20 lat. 20 lat. Dzięki Jezusowi. Nie głoszę wam moralności. Nie głoszę wam prawa. Nie głoszę wam religii. Głoszę wam Ewangelię. Jezusa, że umarł za jego grzechy, każdy, kto uwierzy w to, że wstał z martwych w ciele i każdy, kto przyjmie go jako Pana, będzie uratowany. Po śmierci pójdzie do nieba, a tu na ziemi zyska dostęp do mocy, przez którą będzie mógł żyć zwycięskim życiem. Wierz to, człowieku, to jest za darmo, to nic nie kosztuje. Nic! Nie potrzebujesz do tego żadnego człowieka! Dziś wieczorem na łóżku swoim oddaj mu swoje życie! Rozumiesz? Po prostu! Ty i on! Ty i on! Taki film! Ty i Bóg! Ty i Bóg! Akora laba kata saja rala baka baka da se to pokoja rale szaka ja para laba deko to jo koto bo hela basia laba Jeszua la raba ela se la medese Elua la sia le rala pata sa Leola szaja rale ja la seko to le mese Aleluja! Ludzkie oczy są otwarte. Ludzkie oczy widzą. W imieniu Jezusa. Ale szaka ja rala baka da se ela i ma elu szaja laba Jezus, mój Bóg, wywyższam tylko Ciebie.
przyjaciele. Dear friends. Dawno temu. Long time ago. Była taka historia. There was this story I want to tell you. Jezus. Jesus Christ. Stał sobie na ulicy. He was standing out on the street. I mówił do ludzi, którzy chcieli go słuchać. Talking to people who wanted to listen to him. I nagle zaczął się zbliżać duży tłum. And suddenly this big crowd started approaching him. I zaczął być dużo niepokoju. A lot of anxiety rose. I pamiętajmy, że to był starożytny Izrael. And remember, it was an ancient Israel. I ten tłum. And this crowd. Prowadził kobietę. Was leading the woman with them. Mocno ją trzymali za ramiona. The woman, they were grabbing her arms. I pchali ją w kierunku Jezusa. Very tightly, and they were pushing her towards Jesus. Jej ubranie było poobrywane. Her clothes were torn. Like jej włosy rozczochrane. Her hair was, you know, all over the place. Ten tłum ją sponiewierał. And this crowd really diminished her. I oni stanęli przed Jezusem. And they stood in front of Jesus. Jak przed rabinem. Like before a rabbi. I powiedzieli. And they said. Nauczycielu. Teacher, rabbi. My przyłapaliśmy tą kobietę. We caught this woman. Jak ona cudzołożyła. And she was having sex with somebody else than her husband. Ona spała z człowiekiem. She was sleeping with somebody. Który nie był jej mężem. Not her husband. I według naszego prawa. And according to our law. Ona jest winna ukarania. She has to be punished. I ją trzeba ukarać. We have to punish her. Mojżesz powiedział. Moses said so. Aby takie kobiety. He said to take those kind of women. Ukamienować. And just stone them. A co ty powiesz? And what do you say? Nauczycielu. Teacher, rabbi. Oni wszyscy podważali go. And they were checking him. Chcieli go złapać na czymś. They wanted to catch him. Oni patrzyli. They were observing. Jak on zareaguje. And taking look at his reactions. A on jakby nie zwracał zbyt na nich uwagi. And he didn't really care for them. Ukucnął. He kneeled. I pisał palcem po ziemi. And he was writing something on the ground with his finger. I po chwili milczenia. And after a moment of silence. Zapytał ten tłum. He asked the crowd. Kto z was jest bez grzechu? Who from among you is without sin? Niech pierwszy rzuci kamieniem. You start and throw first stone. I szum tłumu ustał. And the voice of the crowd was. Okazało się, że wszyscy. It turned out that everybody. Są grzesznikami. Are sinners. Że wszyscy. That everybody. Mają coś na sumieniu. Has some blame. Że nie mogą. That they cannot. Powiedzieć o sobie, że mają czyste serca. Say that their hearts are clean. Oni tak poczuli. They knew it. I oni się rozeszli. And they went away. Wtedy Jezus powiedział tej kobiety. And Jesus said to the woman. Kobieto. Woman. Gdzie są ci, którzy cię potępiali? Where are the ones that were to punish you? Gdzie są ci, którzy o tobie źle mówili? Where are those accusers of yours? A ona powiedziała, nie ma ich. And she said, they are not here, they're gone. Odeszli. They went away. Wtedy Jezus powiedział. And Jesus said. I ja ciebie nie potępiam. I also do not condemn you. I don't condemn you. You can go away. Czy wiecie, co się wtedy wydarzyło? Can you even feel what happened that day? That wtedy moment? Po raz pierwszy. For the first time. Grzesznica izraelska. The sinner of Israel. Usłyszała od rabina. Heard from rabbi, from a teacher of a law. Nie potępiam cię za twoje cudzołóstwo. I do not condemn you for your adultery. To był przełom. That was a breakthrough. To było coś nowego. That was a new thing. Przedstawiciel Boga. Like the representative of God. Nie potępił grzesznika. Didn't condemn a sinner.
Czy widzicie, jak to się różni od dzisiejszych czasów? Can you see a difference between that and what's happening now? Wszyscy religijni przedstawiciele. All the religious teachers right now. Krzyczą o twoich grzechach. They are shouting about your sins. Wyciągają ci twoje grzechy. They are taking them to for them to be visible. Potępiają cię za nieprzestrzeganie przepisów i reguł. They are condemning you for your mistakes. Ale Bóg taki nie jest. But God is not like that. Bóg jest zupełnie inny. God is completely different. Żyjemy w tym kraju. We live in the world, in the country. Gdzie sformułowanie bój się Boga. Where we can say, fear God. Albo niech cię Bóg skara. Or they also say, God will punish you. Jest zupełnie normalną wypowiedzią. And this is a normal thing to say. Ale Bóg taki nie jest. But this is not who God is. Ewangelia mówi o tym. The gospel says. Jaki Bóg jest? Who God really is. Bóg jest dobry. God is good. I tylko dobry. And only good. A diabeł jest zły. And Satan is evil and only evil. I tylko zły. And only evil. I nie wolno tego mylić. And you cannot mix that. Bóg nie szuka twojej śmierci. God is not looking for your death. Bóg nie chce cię potępiać. He doesn't want to condemn you. Bóg nie chce cię poniżyć. He doesn't want to diminish you. Bóg nie chce cię włożyć w jakiś system. He doesn't want to put you in a system. Który cię będzie zmuszał do czegoś. God doesn't want to force you to do anything. Bóg taki nie jest. This is not who God is. Bóg jest dobry. God is good. I tylko dobry. And only good. I dlatego przyszedł na ziemię. And because of that he came to the world. Właśnie jako Jezus. As Jesus Christ. Wcielił się w człowieka. He incarnated into man. I pokazał ludziom, and he showed us, że można żyć, that you can live zwycięskim życiem, a victorious life, że można nie być w potępieniu, that you can walk without condemnation, że można zapanować, that you can rule nad wszystkim, rule over everything, co próbuje człowieka zniszczyć, that tries to put you down. Ten sam Bóg, the same God, rozwiązał problem grzechu. He destroyed the problem of sin. Poprzez to, że Jezus Chrystus, because of Jesus Christ, umarł za ten grzech, dying for this sin. A prawo nie działa wstecz. And the law doesn't work backwards. Prawo nie działa wstecz. Law doesn't work backwards. Prawo nie działa wstecz. Law doesn't work that. Nie można cofnąć ofiary Jezusa. You cannot take back the what Jesus did on the cross. Nie można tego zmienić. You cannot change this sacrifice. Ludzkość. The humanity. Została uratowana. Was saved. I trzeba tylko to przyjąć. And you have to only accept that. Dzisiaj trzeba się nastarać. Today you have to try hard. Żeby pójść do piekła. To go to hell, not to heaven. Trzeba się nastarać. You really have to try hard to go. Bo droga do nieba jest prosta. Because road to heaven is really simple. Wystarczy przyjąć tego Jezusa. It is just about accepting Christ. Jako Pana i Zbawiciela. As your Lord and Savior. I usłyszysz w swoim sercu. And your heart will tell you. Nikt cię nie potępia. Nobody condemns you. I ja cię nie potępiam. I don't condemn you. Usłyszysz, i ja cię nie potępiam. You will hear him say, I don't condemn you. Ja cię nie potępiam. I don't condemn you. Ja cię nie potępiam. Ja cię nie potępiam. Oto Ewangelia. This is the gospel. Ewangelia. The gospel. Ewangelia. The gospel. Przyjmij tą Ewangelię. Accept the gospel today. Przyjmij ten ratunek. Accept the salvation. A grzech and the sin przestanie na ciebie działać. Will stop have any effect on you. Uratujesz. You will be saved. Tam, gdzie jesteś. Right where you are right now. Powiedz teraz. Just say right now. Nawet po cichu pod nosem. Even whispering, you know. Boże. God. Przyjmuję to, co on mówi. I accept what he says. Nie znam go. I don't know him. Ale przyjmuję to, co mówi. But I accept his words. Dziękuję ci. Thank you. Że twój syn Jezus. That Jesus Christ, your son. Umarł.
Umarł za moje grzechy. Died for my sins. Panie Jezu. Jesus Christ. Uznaję Ciebie. Lord Jesus, I accept you. Za mojego Pana. As my Lord. I wierzę w to. And I believe. Że wstałeś z martwych. That you rose from the dead. Zrób to nawet pod nosem. Do it right now, even whispering. Albo później. Or even later. Za godzinę. In an hour. Wieczorem. In the evening. Ale to będzie przyjęcie Ewangelii. But this will staniesz się uczestnikiem zbawienia. And it will be yours. The salvation will Boga. Be yours. Alleluja. Let's keep praising God. Alleluja. Wywyższamy Cię, Jezus. Święty Boże. Jezus. Wywyższamy Cię. Ziemio radosie. Odrzyna Jego głos, Majestatu Król, Majestatu Król. Odwieczny chwały Mu, ziemio raduj się, i ziemio raduj się. Oh,
Przyszedłem tutaj po to, przyszedłem na tą ziemię po to, aby ci, którzy we mnie uwierzą, mieli życie i to życie w obfitości. On nie przyszedł tutaj po to, aby zrobić remanent. Nie. On nie przyszedł tutaj po to, aby dokonać sądu nad człowiekiem za jego grzechy. Nie. Miał inny cel. On powiedział, ja przyszedłem tu po to, aby ci, którzy we mnie uwierzą, mieli życie i to życie w obfitości. Nie byle jakie życie, nie słabe życie, ale w obfitości, w pełnej obfitości. Obfitość jest wtedy, kiedy popłacisz wszystkie swoje rachunki i jeszcze ci dużo zostaje. Rozumiesz? I tak w każdej dziedzinie. W relacjach, w emocjach, we wszystkim. On po to przyszedł. Trzeba być głupcem, żeby go nie chcieć. Trzeba być głupcem, żeby nie wybrać źródła mocy, które jest za darmo dane. To tak jakby iść ulicą, znaleźć 1 000 000 euro i kopnąć po prostu, powiedzieć, taki drobiazg. To nie jest drobiazg, to walizka z pieniędzmi. To może zmienić twoje życie finansowe. Tak samo z nim. Trzeba być głupcem, żeby go nie chcieć. Tego, który ma moc, aby twoje życie było życiem obfitości. Rozumiesz? Trzeba być głupcem, żeby to odrzucić. Trzeba być głupcem, żeby odrzucić akt uniewinnienia. On umarł na krzyżu po to, abyś mógł od Boga otrzymać akt uniewinnienia z grzechów. I jak się tego nie chce przyjąć, to jest się głupcem. To tak jakby nie chcieć wyjść z własnej celi. Powiedzieć, nie, tu jest fajnie, już się urządziłem. Żona mi przywiozła parę kwiatków, mam na kracie poustawiane. Jest rewelacyjnie. Nie jest rewelacyjnie. Dalej siedzisz w pudle. Dalej nie masz klamki w drzwiach. Nie odrzucaj Jezusa. Nie odrzucaj wyjścia na wolność. Nie odrzucaj wyjścia na wolność. Przyjmij swoją wolność od wiecznej śmierci. Przyjmij swoją wolność od porażki. Swoją wolność. Przecież to jest akt łaski. Nie mów, dam sobie radę. Jestem taki silny. Tyle przetrwałem. Nie mów tak. Większość z was nie przeżyła połowy problemów, które ja przeżyłem. Jestem bardzo silny, ale złamałem się przed Jezusem, bo moja siła nie była wystarczająca, aby wejść do nieba. Moja siła nie była wystarczająca, żeby być szczęśliwym człowiekiem. Moja siła nie była wystarczająca, aby należycie kochać moją żonę, aby należycie się przyjaźnić. Moja siła była za mała. Za mała. Byłem za mały. Uznaj, że jesteś za mały. To żaden wstyd być za małym. Wstyd to być za małym, ale wypierać to i mówić, jestem wielki i sobie poradzę. To jest wstyd. Bo kiedy ty to mówisz, to przy tobie stoi wielki Bóg, przy którym najmniejszy z aniołów wygląda jak ten budynek. A więc to jest przynajmniej żenujące, mówić, dam sobie radę. Rozumiesz? Przyjdź do Jezusa prostym aktem wiary. Aktem wiary. Uwierz, że umarł za twoje grzechy. Uwierz, że wstał z martwych.
Powiesz to! To prosta wiara. Prosta wiara. Nie musisz nic bardzo czuć. Ludzie mówią, nic nie czuję. Co z tego, że nic nie czujesz? Na moich oczach oddawali życie Jezusowi ludzie, którzy byli psychicznie chorzy i brali prochy. Mieli zablokowane całe emocje. Bez żadnych emocji oddawali życie Jezusowi. Bo to nie są emocje. To decyzja. Decyzja. O życiu wiecznym decydujesz, a nie czujesz. Decydujesz, a nie czujesz. To wybór. Jezusa się wybiera. Powiedz dzisiaj do Niego, wybieram Cię jako Pana i Zbawiciela. Przyjdź do mnie. Wejdź we mnie. Przemień mnie w innego człowieka. Przemień mnie w innego człowieka. Przyjdź do moich słabości. Przyjdź do mojej małości. Przyjdź, Panie Jezu. Przyjdź, Panie Jezu. Przyjdź. Zawołaj tak do Niego. Zakata wakara lapakata sa. Tylko to jokorolo kolowe helema. Ruachia la rabaka pakatae. Teolai la szakina la prada la chlajs. Przyjdź Duchu Święty.
duchu święty i żądz. Przyjdź duchu święty i żądz. Przyjdź duchu święty i żądz. Bądź panem my. Święty i żądz. Przyjdź duchu święty i żądz. Przyjdź duchu święty i żądz. Bądź panem my. Przyjdź duchu święty i żądz. Duchu święty i żądź. Przyjdź duchu święty i żądź. Bądź panem my. Alfa i Omega. Alfa. Alleluja. I Omega. Zdaję sobie sprawę z tego. You really realize. Co zaszło na krzyżu Golgoty? What happened on the cross? Wielu sobie myśli. Many think. To było jakieś wydarzenie historyczne. It was a historical event. A jeśli nawet w to wierzą. And even if they believe that. To jest dla nich zwykła religijna sprawa. It is just a religious event for them. Przychodzi Wielkanoc. You know, Easter comes. I wszyscy siedzą przy swoich stołach. And they sit around the tables. I myślą sobie, że to kiedyś miało miejsce. And they think, yeah, it happened once. Że kiedyś Jezus został ukrzyżowany. Yes, Jesus was crucified. Ale to nie jest zwykła historia. But this is not just a story. To był najlepiej zaplanowany. It was a really best planned. System ratunku ludzkości. A system of salvation for humanity. It was to było zaplanowane. It was planned. I zaplanował to sam Bóg. Neatly by God. To nie był przypadek. It wasn't just coincidence. To nie było tak. It wasn't just that. Że po prostu Jezus sobie chodził po ziemi. That Jesus walked here. I przeszkadzał pewnym ludziom. And disturbed some people. I oni go zabili. And then they killed him. To nie tak. No. To było zaplanowane. It was planned. Zaplanował to sam Bóg. Planned by God himself. Zaplanował to z jednego powodu. He planned it for one reason. Bo ludzkość się pogrążyła. Because humanity was really down. Bo ludzkość się odcięła od Boga. Because humanity cut off from God. Bo jego ukochani ludzie. His beloved people. Zostawili go. Left him. I poszli za własnymi myślami. And followed their own thoughts. Poszli za diabłem. They followed Satan. Który stał się dla nich Bogiem. And he became, Satan became his, their God. I Bóg zaplanował krzyż. And God planned the cross. To był plan B. It was plan B. Ale to był plan. But it was a plan. Bo plan A zawiódł. It was a plan made because plan A. Plan A był taki. Didn't go well, and the plan A was. Żeby ludzie nigdy nie odeszli od Boga. For you to never leave God. Mogli sobie żyć. For you to live. Gospodarować ziemię. Just use the land. I być szczęśliwymi. And be happy. Nie chorować. Not be sick at all. Nie cierpieć. Not suffer at all. Być najwspanialszymi istotami w kosmosie. Be the most wonderful things in the universe. Ale plan A zawiódł. But plan A didn't go well. Nie przez Boga. Not because of God. Ale przez człowieka. But because of us. To człowiek, mając wolną wolę. It was us and our free will. Wybrał diabła. That chose Satan. I porzucił Boga. And left God. I stał się samodzielny. And we became self-sufficient. I Bóg wprowadził plan B. So God came up with plan B. Bóg wprowadził krzyż. He came up with a cross.
I Jezus poszedł na krzyż. And Jesus went to the cross. Bo było to zaplanowane. Because it was planned. I on tam poszedł. So he went there. Będąc zdecydowanym na to. Really being decided that umrzeć za mnie i za ciebie. He will die for you and me. Ktoś powie, czy to nie można było inaczej rozwiązać? And you could ask, well, weren't there like another plan or way to do things? Niestety nie. No. To było tak skonstruowane. It was constructed this way. Jak skonstruowana jest ziemia i niebo. Also, you know, heaven and earth are constructed. Jeśli człowiek zgrzeszył, if you sinned, to jakiś człowiek musiał być za to zabity. If a man sinned, a man had to be killed for the sin committed. I tym człowiekiem był Jezus. And this man was Jesus. On poszedł na krzyż. He went to the cross. I on tam umarł za ciebie i mnie. And he died for you and me. I to nie była zwykła śmierć. And it wasn't just a normal death. To była śmierć w wielkich cierpieniach. It was a great suffering death. Na pewno wiele wycierpiałeś. I am sure you suffered big time in your life. Pewnie masz znajomych. I know you have friends. Którzy umierali na raka. That were dying, I don't know, for cancer. Albo mieli inne wielkie problemy życiowe. Or that had really big troubles in life. Ale to, co było na krzyżu. But what happened on the cross. To cierpienie. The suffering. Było o wiele większe. It was way bigger. Ono było największe. It was the biggest. Przede wszystkim dlatego. Because, just because. Że on sam się na to zdecydował. Just because he decided to do that, that was his decision. Jego nikt do tego nie zmusił. Nobody forced him. Jego nikt do tego nie nakłonił. Nobody made him do that. On sam tam poszedł. He went there himself. On kiedy tam wisiał na tym krzyżu. And when he was hanging on the cross. Powiedział, sam moje życie oddaję. He said, I am giving my life. Nikt myself. Nikogo nie odbiera. Nobody is taking my life away from me. To nie był przypadek. It wasn't a coincidence. To był plan. It was a plan. Największy plan. The greatest plan. Plan ratunkowy. The salvation plan. Doskonały plan. Perfect plan. Jego cierpienia. His sufferings. Zawierały w sobie cierpienia z powodu grzechu. They his sufferings, they included the suffering because of sin. Jezus rozchorował się wszystkimi chorobami. He became sick with all the sicknesses. Spadły na niego wszystkie choroby świata. All of those sicknesses of the world, everything you can imagine, just went down on him on the cross. Fizyczne i psychiczne. Physical and mental illnesses. Spadły na niego cierpienia emocjonalne. They crushed him, emotional problems. Spadły na niego głębokie doły. Really deep problems. On dostał tam depresji. He became sick with depression. On tam wisiał na krzyżu. He had depression on the cross when he was hanging there. I on był chory na wszystkie choroby. He was ill with everything. On cierpiał wszystkimi cierpieniami. He suffered it all. Jego wszystko bolało. Everything was in pain. Bolało go ciało. His body was in pain. I bolała go dusza. His soul was in pain. On został tam na krzyżu sam samiutki. He was there on the cross just alone, himself. W ostatecznym momencie. And on the very last moment. Nawet sam Bóg od niego odszedł. Even God himself abandoned him. Zostawił go tam. He left him there. Zostawił go samego w śmierci. Himself in the death. Samego w cierpieniu. In the suffering. Samego w bólu. In the pain. Samego w chorobie. In sicknesses. On go zostawił samego. He left him alone. Jezus był tam sam. He was alone there. A wokół niego tylko ciemność. And surrounded by darkness. By darkness and pain. I tylko zniszczenie. And destruction. On widział tylko demony. He only saw demons around. I jemu było najgorzej na świecie. And it was just the worst in the world for him. I to był jeden powód tego. And the one reason was. Żeby twoje życie. For your life. Mogło być podniesione. To be lifted up today. Żebyś mógł iść do nieba po śmierci. So you can go to heaven. I żebyś tu na ziemi. After dying and here on earth. Mógł prowadzić zwycięskie życie. You can lead a victorious life.
To był jeden powód tych cierpień. One reason of the suffering. On był przybity. He was nailed to the cross. Za ręce i za nogi. By his hands and his feet. On musiał się podciągać na tych rękach przybitych. He had to try to, you know, go up on those nailed hands. Żeby złapać jeden oddech. Just to catch one breath. Złapanie jednego oddechu. Catching one breath. Przynosiło mu wielki ból. Was bringing so much pain. Dlatego, żebyś ty mógł oddychać pełnią życia. Just for you to be able to breathe deeply today. Żebyś mógł oddychać pełnią życia. With fullness of life today. Żebyś już nigdy nie musiał. So you never have to. Gromadzić sobie trucizny tego świata. Gather the toxins of this world today. Żeby twoje ciało. So your body. Mogło być zdrowe i silne. Can be very strong and very healthy. Żeby twoja dusza. So your soul. Mogła być zdrowa i silna. Can be healthy and very strong. On cierpiał za ciebie. He was suffering in your place. I dla ciebie. And for you. I wystarczy dzisiaj twój akt wiary w to. And today it is only about believing in that. Jeden akt wiary. Just take one step of faith. W jego zastępczą ofiarę. Into his sacrifice for you. I twoje życie ulegnie zmianie. And your whole life will be changed. Poznałem go osobiście. I met Jesus personally. I doświadczyłem jego mocy. And I experienced his power. I dziś ta moc jest we mnie. And today Jesus' power is in me. Dziś nie tylko moje ciało i dusza są zdrowe. And not only my body and my soul is healthy today. Ale uzdrawiam chorych i wypędzam demony. But I also heal the sick and I cast out demons. Tą samą mocą, która mnie podniosła. With the very same power that raised me. To jest dziś dla ciebie do wzięcia. It is for you today. Wolność z krzyża. The freedom that is flowing from the cross. Wolność od Chrystusa. The freedom that comes from Jesus. Nie zaniedbaj tego. Do not neglect that. Przyjmij to wiarą teraz. Accept it with your faith right now. To już się nigdy nie powtórzy. It will never repeat ever. I nigdy nie minie. And it will never pass by. Dzisiaj jest dzień zbawienia. Go away. You know, it will never go away. Dzisiaj jest dzień dla ciebie. Today is your day, the salvation day. Dzień przyjęcia zastępczej ofiary Jezusa. Today is the day of you accepting the sacrifice of Jesus. Rób to. Do it. A jeżeli potrzebujesz. And if you need. Żeby się o ciebie modlić. Somebody to pray for you. Podejdź do któregoś z naszych ludzi. Please approach us. Come here. A doświadczysz na własnym ciele tej mocy, o której mówię. And you will experience in your body this power that I'm talking about. Uwielbiajcie. Przewziąłeś winę i karę, bo z tobą jest ten.
dziękuję Ci, że wziąłeś winę. Hallelujah.
ktoś choruje między wami. Czy ktoś potrzebuje modlitwy o uzdrowienie. Jeżeli chorujesz na cokolwiek, jeżeli lekarz powiedział, że już po wszystkim, albo długo już się bujasz swoją chorobą czy bólem, chodź tutaj do mnie. Przyjdź tutaj. Zostaniesz uzdrowiony. Nie czekaj, aż stanie się jakiś przypadek w twoim życiu. Chcę, żebyś liczył na cud. Kto jeszcze potrzebuje? Chodź. Przyjdź po swoje uzdrowienie, po dotyk Boga, po Bożą moc. Zamiast czekać i nie wierzyć, przyjdź i uwierz. Wiara twoja cię podźwignie. Twoja wiara cię podźwignie. Śmiało. Trzymaj go, który, że tu się nie wywalił. Chodź tu, Zbyszek. Gdzie on leży? Tutaj, tutaj, za daleko. Pilnuj go. W ogóle nie widzisz. Wcale nie widzisz? Na obydwa oczy? 8 lat. Ustań tutaj bliżej. Całkowicie. Ewangeliści, chodź tutaj. Módlcie się o nich. Tomek, chodź. Chodź ręce na ludzi. Rozmawiajcie z nimi. Jedna osoba prowadzi. Hallelujah. Jezus przyszedł po to, aby niszczyć dzieła diabła. On przyszedł, aby ludzie chorzy doświadczyli uzdrowienia. Ludzie zniewoleni i zdemonizowani doświadczyli wolności. Jeżeli krępujesz się, podejść tutaj, tam są nasi ewangeliści. Podnieś rękę, powiedz, chcę, żeś się o mnie modlił. Niech oni to zobaczą i do ciebie podejdą. Tutaj jest dziewczyna. Bogu nie. Podnoście ręce, kto chory, kto zniewolony, kto potrzebuje. Bogu niech będzie chwała za to, co uczynił On. Bogu niech będzie chwała. Bogu niech będzie chwała. Bogu niech będzie chwała za to, co uczynił On swoją krwią. Aj, wierzę. Będzie chwała.
Za to, co uczynił.